Cześć, tutaj Ewa z kanału Soul GPS. Dzisiaj naszym tematem są ponownie granice. To jest bardzo ważny temat i lubię o nim mówić. Zwłaszcza jest bardzo, bardzo ważny dla ludzi, którzy byli w toksycznych, trudnych związkach, jak i tych, którzy wchodzą w nowe związki, albo również dla tych, którzy w swoich obecnych relacjach czują, że potrzeba jest czegoś więcej, że jest jakiś sposób na ulepszenie tych relacji. I najczęściej to się sprowadza do nas, prawda? My mamy więcej mocy niż myślimy i często czekamy na inicjatywę przychodzącą z drugiej strony, żeby coś się zmieniło, ale tak naprawdę my sami możemy te zmiany już sami teraz wprowadzić. No i najważniejszą z takich elementów, wydaje mi się, w dobrych relacjach, to jest wiedza na temat tego, kim jesteś i co akceptujesz i czego nie akceptujesz, czyli świadomość swoich granic. Czym są granice? Czy granice to są takie limitacje, które stawiamy innym ludziom, rzeczom, nawet ideom, jak i również samym sobie. W ten sposób to jest bardzo dobre narzędzie na to, żeby utrzymywać umiar z sobą samym w relacjach z innymi ludźmi. Wiele ludzi, zwłaszcza właśnie tych wychodzących z trudnych związków, ludzi, którzy mają tendencje do współzależności, ja byłam w 100% właśnie taką osobą, my mamy taki sposób patrzenia na granice. Oczywiście to jest nieświadoma. Ja przez długi czas nawet nie wiedziałam, czym są granice. Znaczy tak abstrakcyjnie mniej więcej, ale nigdy na tyle, żeby móc coś z tym zrobić, że tak powiem. Dla nas istnieją dwie granice, prawda? Dla mnie istniały dwie granice. I to była albo taka granica, gdzie ja na 100% mówiłam tak tej drugiej osobie i się całkowicie, że tak powiem, z nią zlewałam, zgadzałam się z wszystkim, stawałam się jakby jednością z tą osobą, albo była całkowita granica nie. Czyli jak już doszło do takiego momentu, kiedy rzeczy nabierały bardzo złego obrotu spraw i stawały się bardzo bolesne, no to już to był czas na to, żeby jednak spalić ten most i powiedzieć całkowite nie. Tak było najczęściej. Teraz tak, pomiędzy tym czarnym a białym, że tak powiem, białym całkowite tak, czarny całkowite nie, jest bardzo dużo przestrzeni na dużo odcieni szarości. I właśnie to jest bardzo dobrym narzędziem na to, żeby stworzyć sobie takie stopniowe, gradualne pogłębianie intymności z drugą osobą. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w nowych związkach, po to, żeby całkowicie się nie zatracić w tej drugiej osobie, jak i również, że czasami potrzeba jednak dać szansę na to, żeby ta druga osoba się odkryła. Oczywiście, jeżeli masz do czynienia z osobą psychopatyczną, socjopatyczną, narcyzem i już widzisz te czerwone chorągiewki, no to decyzja należy do ciebie, co z tym zrobić. W wielu przypadkach, sama też to przeszłam, musiałam jakby dać tym relacjom parę prób, aż już na tyle było zatwierdzone u mnie, że to jest toksyczna relacja i trzeba od niej odejść, że w końcu, że tak powiem, ta pępowina została całkowicie odcięta i musiałam zacząć pracować nad sobą, żeby uwolnić się z kolei z tych emocjonalnych więzi, które często zostają po takich relacjach. Także teraz sposób, w jaki patrzę na moje relacje i na sprawy granic, to jest tak, jakbym była tym środkowym słońcem w moim układzie słonecznym, a ludzie, którzy mnie otaczali, są różnymi planetami. I w zależności od tego, jak blisko są ze mną, to takie będę miała z nimi granice, czyli troszkę mniej granic, czy bardziej otwarte granice, jeżeli jestem z tą drugą osobą bardzo blisko, jej ufam, czuję się z nią bardzo komfortowo, to są relacje, które trwają już od jakiegoś czasu, mamy podobny system wartości i tak dalej, wszystko fajnie płynie, nie ma jakichś większych konfliktów, natomiast osoby, które, że tak powiem, okaże się, że no jednak nie są do końca godne mojego zaufania, że może z nimi powinnam troszeczkę ostrożnie postępować, może nie otwierać się tak bardzo, jak i również oczywiście nowe relacje, które dopiero zaczyna wchodzić w moje życie, to może te orbity są troszeczkę dalej i z czasem
będzie to zależało ode mnie, od wielu różnych oczywiście innych czynników, jak blisko taka osoba się do mnie zbliży. Także wszystko to jest naprawdę w naszych rękach. Wszystko zależy od nas, jak my chcemy postępować z tymi relacjami. Na początku to może się wydać takie trochę mechanistyczne, takie, że wymaga to tyle energii, tyle myślenia i tak dalej, takie może troszeczkę, nie wiem, zbyt dużo o tym myślimy, ale wydaje mi się, że to jest ważne, zwłaszcza jeżeli granice to jest coś, to jest dla Ciebie temat obcy i nowy, ponieważ później, podobnie jak jest z prowadzeniem samochodu, na początku musimy się wszystkiego nauczyć i to się wydaje, takie to prowadzenie jest takie stresujące, ale po jakimś czasie wchodzimy w taką płynność i automatyczność i spontaniczność i tak samo jest właśnie z granicami. Chciałam Wam podać teraz 5 przykładów granic, żeby tak mniej więcej właśnie zilustrować coś, co być może jest nadal dla Ciebie dosyć abstrakcyjne. Pierwszy rodzaj granicy to jest ten taki najsilniejszy rodzaj granicy, wręcz powiedziałabym taka ściana, którą stawiamy, to jest ściana nie, czyli albo całkowity brak kontaktu z osobą, z którą już wiesz, że lepiej nie tworzyć związku, czy nie kontynuować tego związku. Możliwe, że jest wykorzystany w tym wypadku jako test, żeby dowiedzieć się, z kim masz do czynienia, to są jeszcze na początku relacji. Wiele coachów mówi, że właśnie to jest ten najlepszy test na narcyza, czyli powiedzieć mu nie i zauważyć, jak się zachowa, czy wpadnie we wściekłość, czy potraktuje Was ciszą, czy w jakiś inny sposób, to może się naprawdę wydać dobrym testem. Również taka granica nie może być wyznaczona samym sobą, czyli już więcej nie będę na przykład jadła czegoś, co wiem, że nie jest dla mnie dobre. Silna granica, czasami trudno jest ją utrzymać, ale czasami to jest najlepsza rzecz, jaką możesz dla siebie zrobić. Drugi rodzaj granicy, który bardzo lubię, wydaje mi się, że jest niesamowicie zdrowy, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi, które wcale nie muszą być toksyczne, to jest nie akceptuję tego, co mówisz, co robisz, nie zgadzam się z tym, co robisz, z tym, co mówisz. Nie akceptuję, nie zgadzam się. Czyli całościowo my nie musimy się zgadzać w 100% z kimś, kogo lubimy, nawet kogo kochamy i do kogo czujemy szacunek. To jest takim dziwnym urojeniem, że sama kiedyś byłam w tej fantazji, w tym transie, że wydawało mi się, że jeżeli już kogoś kocham, to muszę to robić w sposób bezgraniczny. To nie jest prawda. Także poza tym w zdrowych relacjach, w zdrowych związkach wydaje mi się, że bardziej szanujemy osoby, które się do końca z nami nie zgadzają. Przez to też możemy razem rosnąć, ewaluować i tak dalej. Także ma to swoje bardzo dobre, zdrowe strony. Punkt numer 3 lub granica numer 3 to jest granica tak zwana może. Być może. Być może tak, być może nie. To jest fajna granica też pod tym kątem, że ona Ci daje trochę więcej czasu i ściąga z siebie presję. Jeżeli nie jesteś pewien, czy powiedzieć tak, czy nie w danej sytuacji, możesz po prostu powiedzieć może, potrzebuję więcej czasu, żeby dojrzeć do ostatecznej decyzji. Bardzo fajna granica, bardzo ją polecam. Czwarty rodzaj granicy to jest granica czasowa, która jest związana z tempem. Z tempem postępowania związków. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli za szybko się w coś, że tak powiem, pakujemy, to jest podobnie jak taka szybka jazda autostradą. O wiele łatwiej o wypadek, o wiele łatwiej, żeby pojechać nie tam, gdzie trzeba, czy ominąć ważny zjazd, prawda? Nie zauważyć znaku na drodze, nie zauważyć tych czerwonych chorągiewek. Natomiast jeżeli jedziemy pomału, nie dość, że naprawdę możemy się zachwycić widokiem, ale również trudniej jest nam się zgubić, trudniej jest nam zgubić siebie, czyli pomalutku właśnie odkrywać te stadia intymności, te orbity, aż dojdziemy do takiego właśnie punktu bliższego zjednoczenia. I to, ten punkt zjednoczenia z tą drugą osobą wcale nie musi trwać też cały czas. Zdrowe jest, żeby się schodzić i rozchodzić, schodzić i rozchodzić, żeby zdrowa relacja miała również w sobie rytm. I piąty rodzaj granic to jest taki modyfikujące granice, czyli zmieniamy je w zależności od tego, gdzie my sami jesteśmy w naszym życiu, rzeczy, które odkrywamy w sobie, jak i również na zewnątrz siebie, rzeczy, które się dowiadujemy na temat ludzi, którzy nas otaczają i czasami nasze poglądy się mogą na tyle zmienić poprzez nasze własne doświadczenia, że osoba, która była bardzo nas blisko, powiedzmy nawet ktoś taki jak matka lub ojciec, niestety, ale być może, że z Merkurego przechodzi na orbitę
orbitę Saturna. Nadal utrzymujemy z nimi kontakt, ale może nie opowiadamy już mu tyle intymnych rzeczy na swój temat, ponieważ one wiemy, że mogą być wykorzystane przeciwko nam. Także to wszystko zależy od Ciebie, od sytuacji, od danego czasu, od informacji. Również może być tak, że tak było w moim przypadku, że było bardzo mało granic, miałam bardzo bliską relację. Później musiałam tą relację zmienić do takiego stopnia, że była ona bardzo oddalona i później z powrotem gradualnie się do tej osoby zbliżyłam. Czyli to jest bardzo dynamiczna rzecz, bardzo osobista rzecz, bardzo intymna sprawa. Od Ciebie naprawdę to zależy i im bardziej będziesz siebie poznawać, tym łatwiej stawianie tych granic dla Ciebie będzie. Tym łatwiej będzie Ci zdecydować, gdzie Ty się kończysz, gdzie ta druga osoba się zaczyna, jak i również czuć się komfortowo z tym, że nie zawsze się musisz zgadzać z rzeczywistością tej drugiej osoby, nie musisz jej nie musisz się z nią kłócić, nie musisz jej przekonywać, że Ty masz rację, oni nie. Jest okej, jest wystarczająco miejsca na wiele różnych opinii. Okej, to na tyle dzisiaj. Bardzo Was mocno pozdrawiam, zapraszam do komentarzy. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.